Dzisiaj pokażę przepis na bardzo proste ciasteczka z jabłkami. Do tego będzie nam potrzebny twaróg, kostka twarogu, najlepiej mielonego, to jest troszeczkę więcej, kostka masła, dwie szklanki mąki, jabłka i cukier puder do posypania. To zaczynamy. Sypiemy. Tutaj. Dzisiaj mam pomocników. Całe. To nie. Kostka. Pomalutku tylko. Przykleiło się. A ser mama sama. Może być zamiast masła margaryna, ale lepsze jest z masłem. Twaróg też może być niemielony, ale smaczniejszy jest z mielonym. Teraz musimy to wszystko zagnieść. Na jedną i tą masę. Jeżeli ciasto jest za bardzo się klei do rąk, to można podsypać jeszcze mąki trochę. Zaraz będziemy wypłukować. Z drugiej strony, Krzysiu, wałkujemy ciasto. Rozwałkujemy na tak parę milimetrów. Dobra, rób kółeczka, a Zosia będzie w tym czasie kłaść jabłuszka i zawijać. Rób kółeczka. Jeszcze dalej rób. Rób kółeczka dalej, rób cały czas kółeczka. Dopóki jest, rób kółeczka. Dopóki jest ciasto. I zawijamy, niekoniecznie przyciskać. Na razie na talerzyku układamy. Czyli przełożymy na blachę. Idziemy teraz wkładać do pieca. Tutaj mamy taki piec. Oczywiście może być zwykły piekarnik. Tak, na parę minut 170 może stopni w piekarniku. Aż się może delikatnie zarumienią. Nawet zarumieniły. Teraz wysypujemy do miski. I posypujemy cukrem pudrem. Dużo cukru, bo one są bez cukru. Super.
Trzymaj. I ciasteczka praktycznie są gotowe do jedzenia. Życzymy smacznego!